Teraz wrócić do grindu. Od ostatniego. Nie ostatni był z tej lokacji. Tak, to jeszcze z 10 zostało. Też tamten ziomek by trochę bardziej pomógł. Kurczę, ruszyło się. Go. Pierwszy hit. To ona obrywa od tego. Okej, ucieka trochę. Że nie da się jej ćwiczyć, zanim przywoła te hot dogi. Niezły update mi wyskakuje w trakcie bossa. To jeden hit? Okej, leży. Runda druga. Panie Empes, to już się złożyło? No to wygrałam, da? Staminę. Tak.
To za lag. O Jezus. Padło. Nie bardzo wiem, jak tego czegoś uniknąć. Każdym razem mnie to praktycznie zabija. Nie chcę grać, ale muszę, ale chcę to przejść. Ona się nie przejdzie, co nie? O, teraz grubego przywołała. A, zapomniałem o tym. O mój Boże. Teraz będę zamrażony. Dobrze, item na zdjęcie tego. Pięć, mam takie coś. Okej, okay, sobie popatrzyłem na itemy. Gruby mi na łeb skoczył i tak to nabił. Dziwi mnie, że jest tylko jeden. Myślałem, że z trzy będą takie za grubasy. Nic nie widzą. Teraz jest dwóch. No cóż. Nie wiem, czemu ta gra się teraz zacina. Zrobiłem update sterowników i coś odbija. Co to za spam? Ej, nie żyję. Nie wiem, co chodzi z tymi lagami. No, tak blisko do końca, bo ta brońkę zmienię, bo to jest trochę za wolno. Za wolno, za mało bije i tak mam jednego hita na 5 minut. Dalej heavy. To bardzo nie mogę założyć na siebie. Chcę wyjść z gry.
Weźmy opcję. Autoset. Mi się gra zawiesiło. Pierwszy. Nie mogę jej uderzyć, bo nie zamieniłem się w duszkę, ale... Cóż... Czemu jej nie złapał? A teraz mogę ją kilka razy uderzyć? Nie, to chyba tego białego duszka klepałem. Bo ten główny pasek tak się nie ruszył. Jak to działa? Nie wiem. Okej, gierka się przestała przycinać, to jest plus. Ta lampka to sobie żarty ze mnie robi. A jednak dalej się tnie. Nie trafiłem. Ta gra to śmieć, no. Kompletny. Wina Nvidia, bo wcześniej nie miałem problemu, zupdate'owałem sterownik i o. Dwa rzeczy się dzieją. To jest. A to już jest next faza, okej. Okay. Chyba. Tam, że to typki znikają, jak wchodzi w następną fazę. Bo straciłem to żyćko tymczasowo.
Tam je môj pomocník dotkval do tej fázy ešte. Koniec. Jeszcze raz muszę przetrwać tę strzelankę. Okej, to chyba nie koniec. O, koniec jednak. Wow. A nie, ten pan posta top 3 najgorszych. Ganiasz duszkę zamiast bić wielkiego, nie wiem, gołębia. Spodziewałem się czegoś innego. Nie wiem, o co chodzi z tymi lagami. Wcześniej nie było takiego problemu. Zrobię restart tej gierki. Nie da tak grać. To specjalne. A jestem na samym początku i to jest ten item, co nie mogłem zdobyć. Specjalne. Nie zmieniałem ustawienia, to może muszę i tak zrestartować grę, żeby się zapisało i tam zrobiło. Na dół, na górę. No tu jest lampka. Wyczyść. O, to maców do upgrade'ów. Robię ten restart. Coś mi się w tle robi, nie mam draga, nie. Żadnych dziwnych spalone. Z
Ceny 9,10. Czego? Tego Lords of the Fallen? Dziewięć, dziesięć to ta nagrada pewna nie jest, ale słaba też nie jest. Tak dla mnie trochę za bardzo się dłuży w porównaniu do tego, ile byli w stanie wrzucić do niej kontentu. Jakby była 10 godzin krótsza, to by chyba lepsze było. Teraz w ustawienia wejdę. To FPS. Nie wiem, co to jest ten DLS. Wyłącznie. Ale to w Elden Ringu, w Dark Soulsach też masz to samo. W każdej grze z tego gatunku masz to samo. Bossy, mini bossy się pojawiają potem jako normalni przeciwnicy. Dark Souls też miał Capra Demona potem 10 razy. I Taurus Demona jako przeciwników. O co chodzi? To jest dobra rzecz. Jak dla mnie. To jakby tak nie zrobili, to już w ogóle by było mało tych przeciwników. Inna sprawa, że większość tych mini bossów jest mega upierdliwa. Nie chcę ich nawet bić, tylko uciekać przed nimi. Nie wiem, ale widzę item na... Czy tam w ogóle wejść? Nie ten item. Nie, no dobrze, że gierka ma pozytywne oceny. To tam w miarę im się udało z nią, może ją ogarną, żeby trochę lepiej działało. Jakiś DLC z dodatkowymi przeciwnikami czy coś i będzie dobrze. Trzeba wierzyć. No zamknęli mnie tu.
Że animacji się nie da anulować. A to twoja postać stoi i patrzysz, jak stajesz atak. Zaraz wpadnie czerwony duszek i zginę. Nie wiem, jak wyjść z tego świata. Szkoda trochę duszek, mam 20k, to jest jeden level. Seria żadnych punktów, żeby wyjść z tego śmiesznego świata? No, wróciłem się na sam początek. Kółeczko zakręciłem. Plus jeden. Biegnę się jeszcze raz od tego bossa. Hello again, friend. May your path be blessed. A, tym człowieczkiem to wszystko jest zalane wodą. O, boss, następny. Okej. Blokowanie tego nie jest najlepszym pomysłem chyba.
Jakaś eksplozja? Ufnął się. Kosik. Nowego. Pali u mnie. Kurczę, nad połowę życia mu nie zbiłem. Może być ciężko z tym dowodnikiem. Mogę zabić bossa z tutorialu. On jest podobno poboczny, nie trzeba go bić. A jak już go znalazłem, to wypadałoby. To pominąłem za pierwszym razem, jak to znalazłem w ogóle, bo po prostu tam na dół skręciłem. O mój Boże, niewidzialny typ ode mnie strzela. Żadnych pomocników tu nie ma. A solo. Może sobie poszedł ten boss i już go nie ma. O, poszedł sobie, lol. Te razy chyba z nim walczyłem i za każdym razem jest jednorazowy i po prostu sobie idzie. I więcej nie pojawia. Gruby tu siedzi. Tam czy czegoś nie pilnuje, ale chyba nie.
Muszę cały czas coś dziwnego, ale nie mam pojęcia, co to nawet jest. Czy to mój spell, czy co? Tych szum. Ej, cofnąłem się, no prawie sam początek. Na pewno nie tędy mam iść. Chcę wydać to 7K na jakieś upgrade'y. Zanim mi spadnie. To mnie gdzieś pokierują ci goście. Our holy work continues, Lamp. Mogę postać zresetować. Pakować wszystkie punkty w Vigor. O, można mieć więcej niż 100. Let Aureus's will be done. Teraz ile mamy HP? HP. Dodżowanie w dobrym momencie daje obrażenia tymczasowe przeciwnikowi. Co z tego gołębia mam? Chosen bearer of the lamp until her embrace. About that, yeah. O, mąkę, czapeczkę. You serve a higher purpose, Crusader. To strive, whatever poisonous love they are not. Ten nowy spell. Wszystko? To jest spell z bossa? Wow. Nie jestem pod wrażeniem.
potrzebuję czterech. Nie mam ty. A tarcza? Niby jeden. A on dropłem. No i dalej, mogę tylko jedną runę soketować, przecież było napisane, że mogę trzy. To dlatego, bo tego e-questa jeszcze nie zrobiłem całego? Mnie to ogranicza? Tak by. Było napisane 3, i tak jest jeden, albo bóg, albo questa trzeba zrobić. Tymi bossami jako bombkami śliski temat. Mógłbym już mieć. Drugi tablecik i trzeba go chyba zdobyć. By odblokować tę drugą runę. Jest nawet niedaleko ognisko. I czemu mnie tutaj cofnęło? Mogę już mnie na dole zraskić? Game. Stąd też raczej nie mogę zeskoczyć. Ten typek. No tu jest. Oczywiście byłem tu i przegapiłem. Moja wina. Przebiegałem przez te lokale.
Do trzeciej nie mam dostępu. Nie no, w tej postaci te bossy dalej cię mogą szybko wyjaśnić. Nie ma jakiegoś poczucia, że stałeś się mocniejszy. W ogóle klepiesz w kółko te same wilki. One też jakoś zeskalowane są w tych nowych lokacjach, więc. Will only bring misery with the power of the final tablet. No, Fanny, as long as you're wearing those manacles, Gelindes, she'll see so. Another like you, a man I encounter, a burden, and his is oblique. Enough chit chat. Okay, true. Mieczek dalej ma tylko. Powrócę do tego. Ja posturkę. Poisona. Większa obrażenia, kiedy dualujesz, słabo. Większa agility scaling. No, tutaj mogę wrzucić regenerację życia. Pasywniej życie i mana regeneracja. Ale w niochu masz wszystkie te jakieś, nie wiem, challenge lochy czy coś. Już masz kompletny build i klepiesz menelik tako na samego fanu sklepania OP buildem. Widziałem, jak ktoś grał na tym najwyższym poziomie w niocha, to po prostu ginął, od razu ożywał i wszystko miał na hita. Ale jak go coś dotknęło, to też ginął od razu, miał jakiś ninja build. Taka gierka dla min-maxerów. Czy Nioh 1 mi się podobał? Mogłem jakoś ogarnąć. Chciło mnie, żeby ją pobrać, bo też była wspomniana w tym filmiku, co wrzuciłem na Discorda z tego Lies of P. Super gra. Czyli człowiek, którego powiedzmy szanuję. Jego opinie na temat tych gier. Mówi, że ta gra jest super, to może ja czegoś nie widzę. Może ja jestem ślepy. Nie gra. W stanie to przyznać, że być może to moja wina. Jestem mega przeciążony. No tak, bo ten mieczyk waży nie wiadomo ile. Maskę klauna sobie założę. Dalej, Heavy.
Okej. Ciągle i spadnie, no do tego doszło. Biegam w gaciach i w masce klauna. Żeby się turlać. A skończyłem te lokacje, bo cały czas się kręcę w kółko do miejsc, w których już byłem. I tu mi coś zostało. Nie mam tam iść. Będzie. Powrotem. A, dobra, bo się sturlałem, choć trzeba iść prosto. Teraz. To był jednorazowy bossik, którym na mnie napluł i sobie poszedł. Nie ma powtórek. Poczułem po item. Pójdę tędy, to gdzie był? To jest ta chatka. Też już tu była razem. I znów ślepy zaułek. Tu gruby sobie chilluje. Chciałem się tylko healnąć go. Kręcę się w kółko. Będę musiał poszukać na dacie, gdzie mam iść teraz. Nie mam pojęcia. Teraz jako duszek się tam pokręca. Thank you.
Zaskoczyłem, to już nie mogłem wrócić. Nikąd nie doprowadziło. Tu byłem, ale może coś pominąłem. Bo. Nie, no tutaj też był. Ta wioska przed bossem. Tak, spadłem. I oficjalnie nie wiem, gdzie iść teraz. Aha. Tak, no nie wezmę tego przedmiotu, co tu leży. Za dużo grubych mi po głowie skacze. Paralityk idę. Wow. Ale skam. Czas na gogle. Co ja mam tu zrobić? Było jakiegoś klucza chyba. Mam go.
Ojejku, te poradniki to takie średnio czytelne, muszę powiedzieć. Nazywa ta lokacja, w której teraz jest. Chilkurs. Chills. Były gdzieś drzwi, które mogłem otworzyć, ale były zamknięte. Nawet dwa takie wpadki pamiętam. Okej. Okay. Chciałem ciężko zapamiętać, że w konkretnym miejscu były zamknięte drzwi. Trzeba się tutaj wrócić. Za mało uwagi zwracam. Nie rozstrzelał. Robię to na atak? Przed chwilą zrobiłem to, zawsze runka wypada z typów. Gwarantowana. Ma taką specjalną nazwę to ma. Okej, Mimi. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Mapki pomiędzy sobą się tam biją. Gdzie moja runka miała być gwarantowana? To opuścić? Ktoś? Jakiś grunt?
Nie mam pojęcia, ale item tu na dole leży. O, super, dodało mi jakiś śmieci item do paska. Wreszcie lecz tego użyłam. Czy da się to wyłączyć, żeby mi automatycznie nie dawało tych itemków? Nie podnoszę i mam wolne miejsce. Tylko to przeszkadza. Serio? Pinży. Tak, znowu to spadłem. Wiesz jak boomer. Mam ochotę powiedzieć, że zbyt skomplikowana ta gra. Au. Zabiłem w tym samym momencie, co to powiedziałem, jak prawdziwy boomer. To już jest za stare nagranie w trudne gry. O mój Boże, zapomniałem. Okej, wracam się do ogniska. Zczyszczę tego ogniku, bo inaczej będę za każdym razem się łapać na niego. Tak nie może być. Padło.
Okej, usmażył się. Bezpiecznie. Jeszcze jeden. Mamy przejście tu i mamy tu. Mało mamy. Zwrotka. Lampki to trzeba użyć. Na ten dragon życia i manę to bardzo mi się podoba. Nawet na liczby można popatrzeć. Jest fletika to mana. Setne lecą. A życie jeden, jeden, nie. Aha, jakbym tu zeskoczył do tego typa, to bym nie mógł przejść. Problem. To jest nieśmiertelny. Ten potworek co wygląda jak bohater z tego Blasemu, mistrza tam wymawia. To klon. On przeniesza tam, a czat wywaliło. Dużo się rusza. Ups.
8 sekund nieśmiertelności trzeba to wykorzystać. Zaraz wracam. Ten typa się zaraz spił. Nie ma go, no. Ogólnie nic tu nie ma.
O, zaczyna się. Hej. Pierwszy do tej starej lokacji. Jestem w jakiejś innej części. Daj tam sobie. Zobaczająca jest ta eksploracja, tak na dłuższą metę trochę. Kurczę, armored dog, nic mu nie zrobiłem. Kami w ludzi rzucają. A, boss. Mini boss, proszę. Nie jest prawdziwy bossik. Damus. Komu się odnawia. Wow. Zbyt powolny, żeby przeżyć. Serio, uciekasz? Mógłbym kolejne ognisko postawić, ale 5 kroków zrobiłem tak naprawdę. Tyle dobrego, że w formie duszka nie był. Może warto. Ukryty item. Upgrade do brońki. Ja nie wiem, której chcę używać, więc...
razie i tak tego nie będę marnować. Wejście na bossa, tu jest wejście nie wiadomo. Wejście do nowej lokacji. Tak. A, zrobiłem ognisko, ale go nie aktywowałem. Aktywne. A, to jest przy drabinie. W ogóle nie ogarniam, co się dzieje. Na godzina nagrania. Wreszcie na hita schodzam. Ta fala to chyba jest jego najlepszy atak. A jest, ściściłem to i się odnowiłem. Więcej tych duszków, tych kiedzi. Git mojego bić.
Ramosa leci. Antepek zawinął, a w ognie stoi. Fight, that's all. Robisz coś? Ouch. Nic mu nie robię z łapy praktycznie. Lepiej. Uf. Nie wiem. Te mini bossy takie 2 na 10. Teraz duże szardy za chwilę drapią. Wpakuję je w tą jednoręczną brońkę z bossa. Próbowałam to tego. O. Niezły rol. Teraz lepiej to idzie.
Odzyskać te duszki i sobie upgrade'ować ten miecz. Jednak te animacje trochę bardziej mi pasują, tylko że zero obrażeń ma. Te typy się zrespiły razem z tym duszkiem. Tak, nie ma gdzie się cofnąć tutaj. Shit. What a chaos. No tak, to też jest ja. A skrót odblokowałem. Nice.
Na samym początku jestem. Tak, przed tymi drzwiami, co ja odblokowałem. Chcę zupgrade'ować tą brońkę. Mieć dwa runki, dwa sloty na run. Dobrze. Dalej nie ma. Pomagała. Mam tarczę już wymaksowałem, dalej się nie. Dobrze, to mam jeszcze wymaksowałem. Funki nie ma. Oh, hi, Summa. You again. Łuków to nigdy nie korzystałem, ciekawe czy w ogóle się opłaca coś z nimi robić. Radiant Scaling. A Inferno. Tylko Radiant się skaluje, więc nic w sumie. Czy dwie takie mogę wrzucić?
Miałem B, teraz mam A i B. A no. Myślę, że za dużo to nie zmieni. No nic, jest pierwsza, robię. Przerwa, starczy na dzisiaj. A nie wiem, gdzie mam iść. Jesteśmy w miarę blisko endingu, jest 7 bossów tym. Koniec tej pięknej gierki.